Odcinek 32. Pierścienie dusz. Opowiadanie Wiedźmin Fantazja. Zapraszam. Ja, czyli Malczu Mistrz. Legenda głosi, że ten, kto zdobędzie 13 pierścieni dusz, będzie władał niepodzielnie nad całym wszechświatem i nad wszystkimi światami zjednoczonymi z Galaktycznej Federacji Światła. Ten właśnie, kto zdobędzie wszystkie 13 pierścieni dusz, będzie królem wszechświata i będzie nieśmiertelny, bogaty i władczy. A przy okazji zyska niebywałą władzę i potęgę chaosu. Ale żeby to się ziściło, ta osoba musi zdobyć wszystkie 13 pierścieni dusz. Póki co historia idzie do przodu. Zaczynam opowiadanie. O, Lamira, Lamira! O, wielki panie, szefie, wielki mistrzu, szefie Emezielu, wielki szefie Emosiu. Wielki szefie Emosiu, proszę szefa, my mamy już 2 pierścienie dusz. Proszę szefa, co mamy dalej zrobić, szefie? Co dalej począć? Moi mili akolici, musimy się zjednoczyć i dać z siebie wszystko. Musimy zdobyć te 13 pierścieni dusz. Póki co, my jako akolici i strażnicy pierścieni dusz mamy dopiero 2 pierścienie dusz. Dlatego musimy zdobyć wszystkie pozostałe. Mam tutaj namiary na pewne osoby. I po prostu będziemy po kolei skutecznie raz za razem zdobywać kolejne, następne pierścienie dusz. Póki co jesteśmy w zaświatach chaosu i strzeżemy tych 2 pierścieni dusz. Porozsyłam kolejne jednostki do następnych wszechświatów i zaświatów i światów równoległych w poszukiwaniu pierścieni dusz. Prędzej czy później nam się uda i zdobędziemy te pierścienie dusz. I wtedy ja, wielki mamiel, zwany też Emośkiem, będę władał niepodzielnie całym wszechświatem. Będę władcą. Będę królem. Będę nieśmiertelny. A wy razem ze mną. Pamiętajcie. Wy razem ze mną. Wiedzcie, że coś się dzieje. Bowiem ja, Emośek, będę władał całym wszechświatem. I tak zrobię, chłopaki, bracia akolici, moi wierni słudzy, że będziemy razem się bawić po wsze czasy i będziemy nieśmiertelni i niezniszczalni. I po wsze czasy w nieskończoność będziemy władać całym wszechświatem. A kto wie, może też będziemy władać niebem. Nie wiadomo, moi mili akolici, nie wiadomo, moje sługi, nie wiadomo. Będziemy niezwyciężalni, nieśmiertelni i bez kresu żadnego. Także ja, Emosiek, władca śmierci, ja, przywódca bractwa Aldzura, będę z wami, moi bracia, my, bractwo Aldzura, będziemy władać wszechświatem. Nikt nam nie będzie w stanie stanąć czoło nam, ani naprzeciwko nam. Wszystkich pokonamy. Wszystkich. Po wsze czasy! Minęło trochę czasu. Geralt wraz z Michałem wstawają właśnie z łóżek. W gości jest
są w gościnie razem z całą pozostałą ekipą, są w gościnie razem z Ciri, są w gościnie u Kostka, w za świata chaosu, poziomu pierwszego. Geralt, Geralt, tato Geralcie, jak się czujesz? Synek, spoko, spoko synek, jest git synek, jest git. Kostek? Tak, Michał? Kostek, a ty czasami czegoś tam nie ukrywasz przed nami? Bo Kostek, my wiemy, że trenowaliśmy już przy Morskim Oku, trenowaliśmy przy Morskim Oku i potrenowaliśmy porządnie z tobą. Już opanowaliśmy część podstawową technik maskujących i defensywnych oraz ofensywnych magicznych technik magii miecza oraz magii ognia. I opanowaliśmy te cechy, zarówno ja, Jaskier, Ciri, Yennefer, Triss oraz Thor i Gandalf oraz Leonidas. I w ogóle my jesteśmy wszyscy z całą kupą. Powiedz mi, Kostek, czy ty czegoś aby na pewno przed nami nie ukrywasz? Bo Waćpan, ja wiem, jak to wszystko wygląda i wiem, że ty coś masz za uszami, Kostek. Przyznaj się. Dobra, Malczu, Michał, słuchaj. Sprawa jest następująca. Sprawa jest następująca. I tak właśnie ci powiem, że po prostu macie prawo wiedzieć wszystko to, co przed wami ukrywam. No, powiem tak. Słyszałem, jak rozmawialiście razem z tatą Geraltem, że szukacie, że polujecie na Bractwo Al'Zura, tak? I właśnie o to chodzi, że to Bractwo Al'Zura, jedna z wielu siedzib zamków Bractwa Al'Zura, znajduje się w tym wymiarze, w tych światach chaosu poziomu pierwszego. I tutaj jest pierwszy zamek, pierwsza twierdza Bractwa Al'Zura, która po prostu, moi kochani, po prostu jest tutaj. I ja chciałbym, żebyście spróbowali coś zrobić z tym Bractwem Al'Zura, bo tych głównych członków, którzy należą do tego Bractwa Al'Zura, jest 24 osoby. To oficjalnie, a nieoficjalnie jest ich ponad 1000. Także kurde, różnie z tym może być. Powiedzmy, że ci 24, że te 24 osoby to są po prostu takie generałowie magiczni, arcymagowie mrocznej magii, którzy strzegą każdej z siedzib i ich głównym celem jest to, żeby znaleźć 13 pierścieni dusz, tak? 13 pierścieni dusz. I oni po kolei po prostu polują na te pierścienie dusz, wysyłają ekspedycje do innych zaświatów, do innych poziomów, zaświatów chaosu i po prostu polują na te pierścienie dusz. Bo wiecie, mówiliście, że wy zbieracie kryształy chaosu, ale to są kryształy chaosu, a tutaj to jest zupełnie co innego. To są pierścienie dusz. To jest coś, co jest niezbędne do tego, żeby władać całym wszechświatem. Oraz po części może to otworzyć im wrota do władania niebem i zaświatami oraz całym wszechświatem. Więc tu sprawa jest bardziej poważniejsza. Wiesz, Geralt? No, Kostek, no. Dobra, Kostek, dobra. Myślę, że Geralt powinieneś spróbować im pokrzyżować szyki. Dobrze, Geralt? Dobrze, Kostek, dobrze. Postaramy się, Kostek, postaramy się. Spoko, Kostek, postaramy się. Spoko, Kostek, postaram się. Ja, Geralt i Malczu, czyli czarodziej Michał i Ciri,
i Jaskier, i Triss, i Yennefer, i Thor, i Gandalf, i Leonidas. Postaramy się pokrzyżować im szyki czym prędzej. A teraz, Kostek, powiedz nam, gdzie są, gdzie znajduje się ta forteca pierwszego generała chaosu, czyli pierwszego członka Bractwa Al'Dzura, jednego z wysu czterech, a jest ich ponad 1000. Gdzie znajduje się ta forteca? Otóż forteca znajduje się gdzieś w centrum. Forteca znajduje się w centrum zaświatów chaosu, tuż za miastem Elwynar. Tuż przy mieście Elwynar, nie sposób ją nie rozpoznać. Na czele fortecy jest duża, przy każdym z tych fortecy jest, na czele fortecy jest wysoka, spiczasta wieża, czarna wieża z płomieniami chaosu. Także musicie się udać do miasta Elwynar. Ale po skrócie to miasto też się nazywa Emośkowo. Emośkowo pierwsze, czy coś takiego. Ale w skrócie można mówić na to miasto Emośkowo. Tak się przyjęło, że mówimy na to miasto Emośkowo i to miasto jest Emośkowo. Także jeszcze trochę pobędziemy u mnie, a potem ja was zaprowadzę do Emośkowa. I zrobicie rozeznanie, sprawdzicie co, gdzie, jak. Karczmy przebadacie i inne takie i uderzycie na fortece Bractwa Al'Dzura, na jednego z 24 generałów magicznych mocy, arcymagów. I jakbyście chcieli wiedzieć, to oni już mają dwa pierścienie dusz. Także musicie im pokrzyżować plany. Dobrze, Geralt, postarasz się? Spoko, Kostek, damy radę. Ja, Geralt z Rivii. Oraz ja, Michał Zapoczna. Czyli czarodziej Michał. Oraz ja, Ciri Lascintry. Zapachniało, powiem, jesieni. Zdobyć trzeba coś, czego nie ma. Jaskier, kurde, co ty odwalasz? Jaskier. Zapraszam do następnych przygód Wiedźmina w opowiadaniu Wiedźmin Fantazja, a w przyszłości może inne jakieś kontynuacja fabularna, może jakieś inne opowiadanie i może inne audiobooki będą kontynuować fabułę z tego opowiadania. Do widzenia, do zobaczenia, to był ja, Szymalczymistrz. Zapraszam, dajcie mi łapkę, lajka, subskrypcję i komentarzyk. Zapraszam, to byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to było Wiedźmin Fantazja, odcinek 32.